Słuchajcie, ciekawostka. Zamówienia zbierają przy stoliku. I dopiero w ten sposób jest realizowane. Przy kasie są tylko na wynos, a jak chcemy sobie stanąć, zjeść. Ale czy są moje hot dogi, a to jest pytanie. Nie ma. A to... Ale jest piwko w zestawie i różne szejki. No jest najbardziej wkurwiony łuper na świecie. Ale cały czas nie widzę, słuchajcie, hot dogów. Myślę, że hot dogi są nowością w tym przybytku. Jeszcze nie ma w menu, ale zamówiłem. Zamówienie przyjęte przy stoliku, opłacone przy stoliku i podane do stolika. Hot dogek malutki. Coca-Cola Light z nalewaka smakuje tak samo podle jak i u nas. Ale hot dog spoko. Chciałbym takie mieć w Polsce na przekąskę. Tylko że właśnie z takimi parówkami, nie tymi naszymi, tylko tymi z wołowiny. Całkiem spoko. Inny zupełnie smak, jakoś, nie wiem, do mnie, być może dlatego, że nowy jest, lepiej trafia. Ale polecam sobie z Nowym Jorku spróbować, jak będziecie mieli pewność, że dostajecie kiełbaskę z wołowiny, a nie jakąś pomieloną razem z budą. Wiem, że w poprzednim odcinku nie zanudziliście się tematem White Rally Center i w ogóle, że z muzeum zrobiłem jakieś daily, no ale byłem w muzeum, to jest i daily. Różnych innych atrakcji, takich nieistotnych, mało ciekawych, wam oszczędzam. No i skupiam się głównie na tym, co ja i wy lubicie, czyli jedzonko. Jeśli chodzi o zabytki, to zawsze wszystkich tutaj wysyłam, żeby sami przyjechali, zobaczyli. Bo to zupełnie inaczej niż tam jakiś kawałeczek zobaczyć na filmie, tylko trzeba samemu poobcować z tym tematem. A tu macie jak T-Mobile. Internet charge'uje. Coś mi się wydaje, że znowu wariuje kamera. Bardzo polecam wszystkim chipotle. Tu mnie Georgik przyprowadził poprzednim razem. Prosta opcja, trochę chipsów, trochę guacamole. No i wziąłem sobie nie w bułce, tylko no burrito takie, ale na talerzu. Wziąłem sobie burrito wołowe na ostro. Opcja cała taka za 14. Jest to ostatni obiad, ostatni posiłek mój w Stanach. Kolejna opcja to będzie coś w Polsce, w Warszawie po wylądowaniu. Zastanawiam się, co to będzie. Zasada panuje taka, że sami sobie wybieracie, co chcecie. Ja sobie wybrałem sobie ryż, ten ciemniejszy, wybrałem sobie fasolę, wybrałem sobie mięso stekowe, czyli wołowinę. I do tego sobie wybrałem, słuchajcie, sałatki, trochę sera. Cały taki zestaw jeszcze jest zalany pikantnym sosem. Bardzo fajne te guacamole, razem z tymi chipsami. Warto spróbować, fajnie przygotowane. U nas w Polsce niepopularne, ja sam robię takie coś. Kiedyś wam zrobię gotuj z szafą, bo to jest naprawdę zajebista przekąska. Słuchajcie, pojawiłem się w bitcoinowym bankomacie, ale niestety jest tylko zwykły. Chciałem wytestować, ale chyba nie będzie mi dane, żeby to wytestować. Dojechałem na stację już przesiadkową, oczywiście metrem spod hotelu. Tutaj za kolejne 6 dolców. A jak nie mamy karty do metra, kupujemy sobie kartę na przejazd do terminala i na wszystkie terminale takim połączeniem. No trzeba trochę czasu, bo kurnia od siebie. Z Tribeki tutaj jechałem dobrą godzinę 10 minut. Jakieś opóźnienia były, tak więc trzeba to uwzględnić. Taksówką bym tu leciał nie wiadomo ile, bo to taki trafik jest na mieście, że masakra. Zajechałem tutaj do terminala 7. Godzina w 5:30, o 22:00 odlód. Tu żywego ducha. Ale foteliki są w amerykańskim stylu. Szerokie, wygodne, jeszcze z takim dodatkowym stoliczkiem. Tak bym chciał mieć zawsze. O, zamieszanie arcywielkie, słuchajcie. Wszystko trzeba ściągać, buty, nie buty, majtki zdejmować. Masakra, co się dzieje. Ale przeszedłem,
bilecik mam. Idę sprawdzić, z którego gate'a się leci. LO26 do Warszawy. Taka sytuacja jest na froncie. Sortyment, słuchajcie, bardzo dobry jest tutaj w sklepach. Można sobie trochę ulżyć w podróży. To mi się podoba, szczególnie waga za 100 dolarów, waga ciężka. Bez słówka, cienka jak dupa węża tutaj. Takie się pojawiają ceny napojów. To jest do dyspozycji. Ale idę jeszcze poeksploruję, zanim sobie tutaj gdzieś zasiądę, celem rozluźnienia się przed podróżą. No, jest jakiś nasz lokalny trunek. Takie price'y, wszyscy zorientowani po ile u nas Belvedere. O, widzę, jakiś smakowy też jest. No i standardowo, jak wszędzie, ruski standard jest dostępny. Zawsze prosicie o ceny, bez słówki to są. Proszę, bez po... Elektronika taka dostępna do zakupów z maszyny. Ja pierniczę, ale lipa kompletna tutaj jest. Ładnie, głośnik dobry, fajny, widzę. Vivo Smart Garmin. A ceny? Cen w ogóle nigdzie nie drukują, nieomalże. Chyba nie byłbym sobą, jakbym nie przeeksperymentował czegoś takiego. Za 9 plus podatek, czyli za 10,66. To jest, jak widzicie, Steak House, coś tam, z fryteczkami od McDonalda. Ostatnia szansa. Pojawa bułka. U nas takich nie ma. Tylko tyle, że mam wersję z pieczarkami. Miała być z pekonem i serem, ale z małym jest understanding. A jak na takie lotniskowe, to całkiem w porządku. Jeszcze godzinę czekania, ja pierdykam, po prostu masakra. Nie lubię latać, zdecydowanie. Takie coś znalazłem, ciekaw jestem, czy to w ogóle działa. Można sobie to kupić w automacie. Internet SIM. To by było dobre. Raz i działa. Taka sytuacja na froncie, już dojechałem do domu, już nie kręciłem nic podczas jazdy, bo byłem taki zrypany po tej podróży. Jeszcze musiałem furą wracać, także już tutaj się powoli rozpakowuję, jak widzicie, i plecak,
i moja walicha straszna jest rozpakowywana. Tutaj się już między innymi przekopiowywują rzeczy, które nagrałem moją mocarną kamerą. Wszystkim dziękuję za udział, że tak powiem, w wyjeździe, w komentowaniu filmów, w udziale w live'ie. To będę miał na zapas jeszcze na 2 dni filmów, łącznie z tym. No i to jest też informacja dobra, że to ostatni raz, kiedy kręcę komórką, przynajmniej w najbliższym czasie. I mam nadzieję, że wrócimy do jakości, którą wszyscy lubimy. I ja przede wszystkim też. Jeszcze raz dzięki za to, że żeście ze mną byli.